trwa okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Nic więc zatem dziwnego, że samorządy mocno zabiegają teraz o to, aby osoby, które na ich terenie mieszkają i korzystają ze wszystkich usług i całej miejskiej infrastruktury, zostawiały tu także i swoje pieniądze z podatku dochodowego. W lutym Urząd Miasta Legionowo ogłosił konkurs na internetowego mema mającego zachęcać do rozliczania się w tutejszej skarbówce. Dzięki temu konkursowi, dzięki takim obrazowym hasłom, wiadomo, że, czy obrazom, wiadomo, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w społeczeństwie, na które oddziaływuje reklama, oddziaływują obrazy, kampanie społeczne. Chcieliśmy jeszcze raz, właściwie bezkosztowo, zwrócić uwagę na ten ważny problem. Bo trzeba mieć świadomość tego, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią nawet 1/3 całego miejskiego budżetu. Niezależnie czy tutaj mieszkamy i korzystamy, jeżeli nie rozliczamy się w Urzędzie Skarbowym, to te pieniądze gdzieś tam wyciekają do miejsca, gdzie one nie służą obsłudze tej sfery usług publicznych. Przez całą tą wspólnotę, jaką są mieszkańcy miasta Legionowo. Zainteresowanie konkursem okazało się spore. Otrzymaliśmy ponad 40 prac w konkursie na mema na temat akcji Płać podatki w Legionowie. Jest to dobry wynik, udało nam się zaktywizować naszych mieszkańców, włączyć do wspólnej zabawy. O to właśnie chodziło. Chodziło o taki pozytywny przekaz związany z tą akcją. Zwyciężył mem z hasłem Nie Pitol, PIT opłaca się w Legionowie, stworzony przez Magdalenę Książek. Nagrodę w postaci smartfona otrzymała ona w ten poniedziałek. Własnoręcznie wręczył go prezydent miasta. Droga do stworzenia zwycięskiego mema specjalnie kręta nie była. Najpierw pojawiło się hasło i wysłałam pierwszego mema do pani Kingi, a na drugi dzień przyszedł mi drugi pomysł właśnie związany z tym hasłem i dlatego poprosiłam męża o współuczestnictwo i razem stworzyliśmy to zdjęcie. Magdalena Książek w Legionowie mieszka od niespełna 2 lat i jak sama przyznała, ze swoich podatków od samego początku rozlicza się właśnie tutaj. Jestem mieszkanką Legionowa od niedawna, bo nie, od niespełna 2 lat, ale jestem zakochana w tym mieście, bardzo mi się tutaj podoba. I jak najbardziej jestem za tym, żeby promować jak najbardziej samo miasto i lokalne tutaj inwestycje, tak samo jak i wspierać przedsiębiorców. Zwycięski mem będzie teraz wykorzystywany w materiałach informacyjnych i promocyjnych akcji Płać podatki w Legionowie.